Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej witam na uroczystej promocji albumu prowadzącego nas śladami Polaków, których drogi życiowe wiodły do Szwajcarii. Polskie ślady w Solurze i Cuchwilu to tytuł tej publikacji. Instytut Pamięci Narodowej już po raz kolejny przygotował tego typu cenną publikację, tym razem wspólnie z Muzeum Kościuszki. Publikację, która przybliża nam naszych rodaków, tych działających na rzecz polskiej niepodległości na czele z naczelnikiem Tadeuszem Kościuszką, którzy właśnie w Szwajcarii znaleźli schronienie, znaleźli miejsce do życia i swojej działalności w tych trudnych momentach, momentach, kiedy Polski nie było na mapie świata i Europy, kiedy nasz kraj znalazł się pod okupacją w czasie II wojny światowej. Ten okres badań, jakich podjęli się historycy, dotyczy aż 200 lat. Zatem jest to opowieść wiodąca przez różne procesy zmian. Te polityczne, militarne, społeczne. Opowieść pełna ważnych faktów, ale też cennych pamiątek. A obecność wśród nas autorów tego albumu, tej cennej publikacji jest szansą na poznanie, zapytanie, przybliżenie szczegółowo wszelkich aspektów i wydarzeń ujętych w tym albumie i z tej okazji na pewno podczas dzisiejszego spotkania będziemy korzystać. Ale czas na początek przywitać naszych gości. Witam serdecznie doktora Mateusza Szpytmę, zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dziś w roli gospodarza. Witamy panie prezesie. Jest z nami także chargé d'affaires ad interim w Szwajcarii w Polsce, pan minister Matthias Dettling. Witamy dyrektor archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, panią Marzenę Kruk. Witamy także kustosza Muzeum Kościuszki w Solurze, ale także członka zarządu Towarzystwa Kościuszkowskiego, współautorkę książki, panią Teresę Ackermann. Witamy pana Radosława Pawłowskiego, wiceprezesa Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego, pracownika Archiwum Polskiej Akademii Nauk, a także koordynatora do spraw projektów w Muzeum Kościuszki w Solurze, także współautora książki. Witamy także głównego specjalistę w Wydziale Badań i Edukacji Archiwalnej Instytutu Pamięci Narodowej. Jest z nami także kolejny współautor książki, pan Paweł Zielony. Jest z nami również zastępca naczelnika Wydziału Zasobów Cyfrowych Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, także autor albumu i wystawy Polskie Drogi przez Szwajcarię, pan Tomasz Stępowski. Witamy kolejnych gości. Jest z nami prezes Fundacji Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, honorowy prezes Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego, syn dowódcy 2. Dywizji Strzelców Pieszych, generała Bronisława Prugara-Kettlinga, Zygmunt Prugar-Kettling. Witamy także pułkownika Włodzimierza Cieszkowskiego, prezesa Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, ostatniego żyjącego w Polsce żołnierza 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Witamy także bardzo serdecznie panią profesor Hannę Krajewską, prezes Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Jest z nami także dyrektor wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej, pani Karolina Imianowska. Szanowni Państwo, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie, przedstawicieli ambasady Szwajcarii w Polsce, środowisk naukowych Polskiej Akademii Nauk, także przedstawicieli wyższych uczelni, stowarzyszeń nawiązujących do dorobku Tadeusza Kościuszki, osoby związane ze środowiskiem żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych, także członków Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Witajcie wszyscy.
Szanowni Państwo, to dzisiejsze promocyjne spotkanie, to można powiedzieć, że taka premiera polska tego albumu, tej książki, który swoją premierę miał w Szwajcarii. Dlatego jest to publikacja, jak Państwo z pewnością już zauważyli, albo za chwilę zauważą, dwujęzyczna. Poprzedziła tę polską promocję i premierę, premiera w Szwajcarii. Otóż w październiku ubiegłego roku, przy okazji upamiętnienia 205. rocznicy śmierci generała Tadeusza Kościuszki oraz także w 80. rocznicę oddania do użytku kaplicy polskiej, odbyła się bardzo piękna i ważna uroczystość i ta publikacja również tam została zaprezentowana. A dzisiejszemu wydarzeniu, proszę zwrócić uwagę, towarzyszy także wystawa przygotowana wspólnie właśnie z Muzeum Kościuszki w Solurze, która nawiązuje do tego albumu, ilustruje, dopełnia te historie zawarte w publikacji. Można ją oglądać podczas tego dzisiejszego spotkania. A już teraz czas oddać osobom głos, które zaszczyciły nas swoją obecnością. Zatem na początek wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Pytma. Panie prezesie, zapraszam. Ekscelencjo, szanowny panie ambasadorze, wszyscy szanowni państwo, tak pięknie powitani przez panią redaktor. We wstępie do promowanej dzisiaj książki Polskie ślady w Solurze i Cuchwilu prezes Instytutu Pamięci Narodowej pan dr Karol Nawrocki napisał, że wolność i niepodległość to te wartości, które są bardzo bliskie i Polakom, i Szwajcarom. I oba te narody mają duże pragnienie niezależności, a nie jest to takie proste, bo mają bardzo silnych sąsiadów. I o ile w tych ostatnich 200 latach Szwajcaria była o tyle w tej szczęśliwej sytuacji, że nie zaznała czasów wojny, tak Polska, to czasy zaborów, to czasy odzyskania niepodległości, ale jej później obrony, to jej utrata, okupacja niemiecka, zniewolenie sowieckie. I to był też ten czas, kiedy przez te ostatnie 200 lat bardzo często ważni polscy bohaterowie gościli w Szwajcarii. Tam znaleźli swój dom, w tym ten, który najważniejszy z nich, czyli naczelnik Tadeusz Kościuszko. Ale przyszedł też czas wojny, kiedy znalazła się tam druga dywizja strzelców pieszych i te kilkanaście tysięcy polskich żołnierzy zostało internowanych, ale to internowanie na szczęście było takie, że była możliwa działalność, możliwość pracy, możliwość także i wyrażenia swoich też możliwości, wartości artystycznych. Tak to jest w polskiej historii, też i II wojny światowej, że tam, gdzie się pojawił polski żołnierz, to nie tylko były zwycięstwa, to nie tylko Monte Cassino, ale na Bliskim Wschodzie, w Palestynie. Przecież zostało odnowionych tak wiele miejsc, między innymi Droga Krzyżowa, stacje Drogi Krzyżowej, tak w Solurze i Cuchwilu, zwłaszcza tutaj w Cuchwilu, Polacy mieli ogromny wkład w to miejsce pamięci w tej kaplicy. Gdy się ogląda tą znakomitą książkę, za którą bardzo dziękuję Muzeum Kościuszkowskiemu i Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, to widzimy, z jak wielkim oddaniem ci żołnierze starali się pokazać jakby swoje możliwości, ale też przelać wszystkie swoje talenty ku chwale Pana Boga, ale też ku chwale naszej ojczyzny. Naprawdę, gdy czyta się tą publikację, to jestem tutaj, mówię z pełnym przekonaniem, człowiek może być dumny z polskości, z tych naszych przodków, którzy umieli w tak trudnej sytuacji tak twórczo wykorzystać trudną sytuację. I chciałem bardzo podziękować Muzeum
Solurze Muzeum Kościuszkowskiemu za to, że obdarzyło Instytut Pamięci Narodowej zaufaniem, za to, że mogliśmy wspólnie z Państwem tę książkę wydać. Bardzo dziękuję jeszcze raz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, a także Wydawnictwu Instytutu Pamięci Narodowej, bo tak jak ta kaplica jest cackiem, to jest tym czymś tak pięknym, w detalach jest to wszystko oddane, tak samo i ta książka jest czymś niesamowicie pięknym, czymś, czym możemy się, myślę, chwalić. Jest to piękny element, też może być pięknym elementem naszej dyplomacji kulturalnej i historycznej. Chciałem bardzo podziękować także wszystkim autorom. To jest coś, co zostanie na zawsze w tej historii relacji polsko-szwajcarskich, które mam nadzieję, że już nigdy nie będzie potrzeba takiej pomocy, jaka była okazana w poprzednich wiekach, że te nasze dwa dumne narody będą współpracować we wspólnej Europie. Raz jeszcze bardzo Państwu dziękuję za tę liczną, jakże liczną obecność i naprawdę z czystym sercem zachęcam do zapoznania się z tą niezwykle cenną publikacją. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie prezesie. A już teraz proszę o zabranie głosu chargé d'affaires Szwajcarii w Polsce, pana ministra Matiasa Detlinga. Ekscelencjo, zapraszam. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Nazywam się Matias Detling. Jestem zastępcą szefa misji w ambasadzie Szwajcarii. Mówię tylko trochę po polsku, więc przejdę teraz na angielski. So, ladies and gentlemen, Mr. President, on behalf of the Swiss Embassy, I am delighted to be here to celebrate with you tonight the launch of the book entitled Polskie Ślady w Solurze i Zuchwilu, published by the Institute of National Remembrance in collaboration with the Kościuszko Museum in Solothurn. Szanowni Państwo, szanowny Panie Prezesie, w imieniu Ambasady Szwajcarii w Polskiej mam tę ogromną przyjemność uczestniczyć w dzisiejszej premierze albumu Polskie Ślady w Solurze i Zuchwilu, wydanej wspólnie nakładem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Towarzystwa Kościuszkowskiego. And I was actually told to be very brief, and of course it is difficult to be brief because the history that unites Switzerland and Poland is very long. And I did prepare actually a very brief speech, but had I known that the interpreter makes my remarks make sound so much more beautiful, I think I would have prepared a much longer speech. Szanowni Państwo, dostałem taką wskazówkę, by mówić możliwie krótko, a jest to trudne zadanie, zważywszy na to, że historia wzajemnych relacji pomiędzy Polską a Szwajcarią jest jednak bardzo długa i przebogata. Gdybym wiedział, że będę mógł liczyć na wsparcie tłumacza, to jednak pozwoliłbym sobie przygotować znacznie dłuższe wystąpienie. So first and foremost, I would like to congratulate the authors of this bilingual book, Teresa Ackermann, Radosław Pawlowski, Paweł Zieloni, as well as the publishers, the Institute of National Remembrance and the Kościuszko Museum. It's a beautiful book. I'm actually looking at it for the first time and it is absolutely stunning. Congratulations. Przede wszystkim pragnę złożyć najszczersze wyrazy uznania na ręce autorów tej publikacji, która dzisiaj doczekała się swojej premiery, pani Teresy Ackermann, pana Pawła Zielonego, pana Radosława Pawłowskiego. I chciałbym również przekazać wyrazy najszczerszego uznania z tytułu publikacji tak pięknego albumu wydawcom, a więc Wydawnictwu Instytutu Pamięci Narodowej oraz Towarzystwa Kościuszkowskiego. Jest to naprawdę imponujący wolumen.
And it is not only an important book, it is not only a very beautiful book, it is also a very timely publication. Why is it timely? Because General Tadeusz Kościuszko fought for freedom, justice, and democracy. Values, of course, that, as we have witnessed over the last year, unfortunately, we still cannot take for granted today, but must defend with determination more than ever. Jest to publikacja niezwykle ważna, jest to publikacja niezwykle piękna, ale jest to także publikacja, która jest jak najbardziej na czasie. Dlaczego mówię, że jest ona na czasie? Ponieważ te wartości, o które walczył generał Tadeusz Kościuszko, a więc wolność, a więc niezależność i demokracja, nie można ich przyjąć za pewnik nawet w dniu dzisiejszym, co ubiegły rok zilustrował nam aż nadto dobitnie. So thank you for having dedicated this book to such an important figure and the traces he left behind in Switzerland. Dlatego bardzo dziękuję, że publikacja ta została dedykowana tak wybitnej osobistości i że publikacja ta rzuca światło na ślady, jakie pozostawił on po sobie właśnie w Szwajcarii. Tadeusz Kościuszko embodies the strong bonds between Switzerland and Poland that go back many centuries. Tadeusz Kościuszko jest ucieleśnieniem bardzo silnych więzi, jakie łączą Szwajcarię i Polskę, które cofają się wiele setek lat wstecz. During the Polish independence struggle from the 19th century onwards, Switzerland was an important refuge for many Polish patriots. W czasie długiej tradycji walk niepodległościowych w Polsce, począwszy od wieku XIX, Szwajcaria bardzo często była tym bezpiecznym schronieniem dla polskich bohaterów walczących o polską niepodległość. And like Tadeusz Kościuszko, they all left behind their traces in Switzerland. And not just traces, I would say a legacy. I podobnie jak Tadeusz Kościuszko, wszyscy ci bohaterowie pozostawiali swoje ślady na terytorium Szwajcarii. A ja powiedziałbym, że nawet coś więcej niż ślady, spuściznę. Just to give you two examples, thanks to Gabriel Narutowicz, Professor Gabriel Narutowicz, we just celebrated 1 month ago the 100th anniversary of his death. We commemorated it. Thanks to him, we now have excellent hydropower and railway infrastructure in Switzerland, which he helped develop. Posłużę się tylko dwoma przykładami. Pierwszy przykład związany z profesorem Gabrielem Narutowiczem. Tutaj miesiąc temu właśnie mieliśmy uroczystość upamiętniającą jego wkład w rozwój naszej infrastruktury, zarówno drogowej, jak i jeśli chodzi o elektrownie wodne w Szwajcarii, gdzie oddał on naprawdę niepośrednie zasługi w tworzeniu naszej infrastruktury. And thanks to Antoni Patek, who hails from a small town near Lublin, we now have in Switzerland better Swiss watches. A dzięki panu Antoniemu Patkowi, który pochodzi z niewielkiej miejscowości w pobliżu Lublina, mamy teraz znacznie lepiej funkcjonujące zegarki szwajcarskie. And moreover, during World War II, more than 13,000 soldiers of the 2nd Polish Rifle Division were interned in Switzerland, where they had the opportunity to pursue an education, and they helped build major infrastructure projects. Again, very important traces of their presence in Switzerland, which have lasted up to this day. Z kolei w czasie II wojny światowej ponad 13 tysięcy żołnierzy z 2. Dywizji Piechoty, którzy zostali internowani na terenie Szwajcarii, zarówno realizowali projekty na rzecz edukacji, jak i na rzecz infrastruktury.
przyczynili się do rozbudowy naszej infrastruktury, a namacalne ślady ich obecności w Szwajcarii dostępne są i widoczne aż po dzień dzisiejszy. And I am very, very pleased that a member, the last living member of the 2nd Polish Rifle Division is with us today, Włodzimierz Czeszkowski, as well as the son of General Bronisław Prugar-Kettling, who was the chief commander of the 2nd Polish Rifle Division, the son Zygmunt Prugar-Kettling. Please, let's give them a big round of applause. I na zakończenie chciałbym wyrazić swoją ogromną radość, że są z nami zarówno pan pułkownik Włodzimierz Czeszkowski, ostatni żyjący w Polsce żołnierz 2. Dywizji Strzelców Pieszych, jak również pan Zygmunt Prugar-Kettling, który jest synem generała Bronisława Prugara-Kettlinga, dowódcy 2. Dywizji Strzelców Pieszych, których chciałbym powitać gromkimi oklaskami. So in short, thank you so much for this contribution that sheds a very important light on the strong historical ties between our two countries, Poland and Switzerland. Bardzo dziękuję. I na zakończenie chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować za ten cenny wkład, który rzuca nowe światło na historię bliskich wieloletnich relacji pomiędzy naszymi dwoma krajami. Bardzo dziękuję. Thank you. Ekscelencjo, bardzo dziękujemy za te piękne słowa. Dziękujemy za przypomnienie pięknych polsko-szwajcarskich historii, tych zawartych w albumie, o którym dzisiaj mówimy i z okazji którego się dzisiaj spotykamy. Szanowni Państwo, większość już Państwa oczywiście podjęła tę lekturę. Ja już tak kątem oka spoglądałam, że otwierają Państwo album, przeglądają, czytają. Myślę, że na taką głębszą lekturę przyjdzie czas oczywiście w domu, gdzieś przy kawie, herbacie. A dzisiaj mamy taką niebywałą okazję, która bardzo rzadko się zdarza, rozmawiać z autorami tej publikacji. Można powiedzieć, że jest to taki wieczór autorski, więc zapraszam już teraz do mnie, bo czas na dyskusję, czas zadać kilka pytań właśnie autorom, zatem panią prezes Teresę, przepraszam, panią Teresę Ackermann, zapraszam bardzo serdecznie. Kustosz Muzeum Kościuszki w Solurze. Jest z nami również pan Radosław Pawłowski, którego także zapraszam, wiceprezes Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego. Raz jeszcze zapraszamy pan Paweł Zielony, główny specjalista w Wydziale Badań i Edukacji Archiwalnej Archiwum IPN. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Tutaj są dla Państwa przygotowane miejsca i oczywiście jeszcze dołączy do tego grona autorów, autor albumu wcześniejszego Polskie Drogi przez Szwajcarię, pan Tomasz Stępowski. Zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo proszę o zajęcie miejsca. Ja także pozwolę sobie dołączyć do Państwa grona szacownego. I już za chwilę rozpoczniemy dyskusję dotyczącą szczegółów tego, jak powstawał ten album, jak ta współpraca się układała, jak autorzy podzielili się swoimi zadaniami związanymi z tą publikacją. No bo mówiliśmy już o tym, że to Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Muzeum Kościuszki wziął się za taki album i oto mamy efekty w tej chwili tego. Zatem nawiązując też do treści tutaj już przedstawionych wstępnie przez pana prezesa, przez pana ambasadora, chciałabym zapytać, co było tak naprawdę inspiracją do tej publikacji i do prześledzenia losów Polaków właśnie w Szwajcarii. Skąd się wziął pomysł na tę publikację? Skąd Instytut Pamięci Narodowej wziął się w Muzeum Kościuszki w Solurze? Pani prezes. Proszę Państwa, tak, to jest bardzo ciekawa sytuacja, która się narodziła właściwie w roku, musimy się cofnąć do roku 2019. W roku 2019 w Lublinie odbyła się konferencja MABU, czyli Archiwów, Bibliotek i Muzeów na Zachodzie. I na tej konferencji była wystawa w
z każdej instytucji organizowana przez Instytut i dlatego również Muzeum Kościuszkowskie miało swój udział i pan Paweł Zielony był autorem tej wystawy. Zaczęliśmy współpracować i na konferencji naturalnie bliżej poznaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, bo to była trzydniowa konferencja, jakie są możliwości drukowania książek, jakie są broszur i tak dalej. I tak zaczęła się nasza znajomość, jednocześnie współpraca. W tym też roku, w 2019, rozmawiałam z panem Zielonym, jeszcze wtedy pan Zielony, później dopiero Paweł i kolega, jak państwo się domyślają, że mamy taką sytuację w muzeum, że mamy dużo publikacji w języku niemieckim. Natomiast jest zapotrzebowanie na publikacje, czy tłumaczenie, czy język polski. I czy byłaby możliwość, żeby na przykład taką broszurkę, która była w języku niemieckim, która jest w dalszym ciągu w języku niemieckim, Die Polenanlage in Zuchwil, czyli Miejsce Polskiej Pamięci w Zuchwilu, przetłumaczyć i wydać w języku polskim dla Polaków. Rozmawialiśmy i tu mi podpowiedział właśnie pan Paweł, że to proszę z panem prezesem, jeszcze wtedy prezesem Szarkiem porozmawiać, czy byłaby taka możliwość. No i naturalnie też to zrobiłam i doszło do wydania w 2020 roku. Właśnie tu ja wzięłam z sobą takiej broszurki. W bardzo skrócie Miejsce Polskiej Pamięci w Zuchwilu, ponieważ zamierzaliśmy i dalej realizujemy, żeby te broszurki powysyłać wszystkim szkołom imieniem Tadeusza Kościuszki w Polsce. A jest to taka mała pozycja i można w kopercie wysłać i poinformować, co jest w Szwajcarii. Pozycja została wydana z okazji 80-lecia internowania żołnierzy na teren Szwajcarii. W 2021 roku wysłaliśmy zaproszenie do IPN-u na uroczystość, ponieważ co roku w październiku, w każdą niedzielę po 15 października organizowana jest uroczystość przed pomnikiem, tam gdzie są wnętrzności Kościuszki pochowane i 10 metrów dalej jest Kaplica Polska. Co roku jest oficjalne składanie wieńców przez ambasady polskie, ambasadę amerykańską i licznie zapraszanych gości. Wtedy zaprosiliśmy przedstawicieli też Instytutu, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Pan dyrektor Kwaśniak i pani Teresa Galewicz. I tu była okazja już do zgłębienia i pokazania po uroczystościach naturalnie, bo państwo zostali na drugi dzień. Pokazania zbiorów archiwalnych z muzeum. Właśnie był też kolega Radek Pawłowski i tu pochwaliliśmy się, co mamy w muzeum. Pokazaliśmy piękną kaplicę i przy kawie, przy stole, po rozmowach doszliśmy do wniosku, że no, to są piękne rzeczy i trzeba by było wydać je. Bo proszę państwa, chodziło o to, żeby młodej generacji pokazać w skrócie najważniejsze rzeczy, które, najważniejsze ślady rzeczy, które są, że tak powiem, jako skarby schowane w archiwum. A do archiwum to no, dzisiejsza młodzież niekoniecznie sięga. Powiedzmy jedna, dwie osoby na 100. Dlatego na samym początku pomyśleliśmy, dobrze, zrobimy album zdjęć. I wtedy, no ale to był tylko początek. I tak rozwijała się ta, że tak powiem, współpraca. Ale na zdjęcia piękne są w albumie, także tak, te miejsca, są, o których pani tu prezes mówi, tak, one tam istnieją, one tak pięknie dopełniają właśnie tę opowieść, którą pani tutaj rozpoczęła. I tu jeszcze już kończę. Bardzo proszę.
Jeszcze tylko chciałam wspomnieć, że właśnie wtedy pokazaliśmy bardzo cenne albumy, które panu dyrektorowi Kwaśniakowi oddałam, że tak powiem, do instytutu, aby instytut mógł, że tak powiem, ponieważ były troszkę już podniszczone i instytut odrestaurował, zrobił naturalnie digitalizację, za co serdecznie dziękuję w imieniu własnym i jest to przepiękna rzecz. Teraz możemy już zachować w odpowiednich bezkwasowych teczkach i mamy zdigitalizowane. No i tak narodziła się geneza, pomysł wydania książki. Dlaczego trzy osoby? Dlatego, że było bardzo mało czasu, bo postawiliśmy sobie, że za rok powinna publikacja wyjść. Dlaczego za rok, w 2001 roku, że w 2022 roku publikacja ma ujrzeć światło dzienne i osoby, które czytają? Dlatego, że w październiku, dokładnie to w listopadzie, na samym początku listopada, 1 listopada czy 2, została oddana w Zuchwilu Kaplica Polska, tak zwana Polenkapelle, którą odrestaurowali, na nowo zbudowali żołnierze internowani. I to był ten, że tak powiem, punkt, który przyspieszył wydanie publikacji, bo właśnie w 2022 roku było 80 lat. I dlatego ta publikacja z tej okazji piękna powstała. Piękna data i piękna rocznica, właśnie uwieczniona także tą publikacją. Bardzo dziękuję pani prezes. Jeszcze do pani wrócimy. Ja chcę zapytać właśnie o Tadeusza Kościuszkę, tutaj pana Pawła Zielonego. Czy rzeczywiście postać naczelnika, bardzo związana właśnie z tymi miejscami, o których pani prezes opowiada, bo przecież generał Tadeusz Kościuszko dwa ostatnie lata życia właśnie spędził w Solurze, a w Zuchwilu także jest ta kaplica odrestaurowana przez żołnierzy internowanych. Czy to wokół jego życia i ostatnich dni jest główna oś tego albumu? Bardzo dziękuję. Szanowna pani redaktor, oczywiście nie. Historia, życie Tadeusza Kościuszki, naszego narodowego bohatera, jest rozpoczęciem tej wielkiej przygody. Ta przygoda jest opisana na przestrzeni 200 lat. Zaczyna się z przyjazdem naczelnika do Solury w 1815 roku. Żył tam niestety tylko 2 lata, ale to był przyczynek do tego, że późniejsze pokolenia, na przykład nasi rodacy, którzy byli stęsknieni niepodległości, dążyli do wolności Rzeczpospolitej, corocznie gromadzili się w czas historycznych rocznic właśnie przed domem naczelnika Kościuszki, a także na nieopodal znajdującym się cmentarzu w Zuchwilu przed pomnikiem grobowym Kościuszki. I to były takie pierwsze formy wspólnego celebrowania, próby dążenia do odzyskania niepodległości. Ale książka także, oczywiście rozpoczyna ją nasz bohater Tadeusz Kościuszko, opowiada dalsze losy. W związku z tym, że właśnie były tam i miejsce, gdzie mieszkał Kościuszko i jego pomnik grobowy, w 1936 roku powstaje zacne Muzeum Kościuszki w Solurze wraz z Towarzystwem Kościuszkowskim. Działa do dnia dzisiejszego nieprzerwanie. To w mojej ocenie jest instytucja polska w Szwajcarii, która trwa cały czas bez zmiany nazwy. Przy innych instytucjach różnie jest z lokalizacją i zmieniały się nazwy muzeów i tak dalej. Czyli możemy powiedzieć o dużym dorobku Muzeum Kościuszki i dużym dziedzictwie. Rozpoczyna się II wojna światowa. Nasza książka opowiada także o tych zmaganiach z okresu II wojny światowej. Powstaje druga dywizja strzelców pieszych, której generałem zostaje pan Bronisław Prugar-Kettling. Żołnierze ci bronią Francji podczas najazdu Rzeszy Niemieckiej. Dostają rozkaz przekroczenia granicy szwajcarskiej. Po miesiącu wraz z dużą ilością żołnierzy francuskich, których było około 30 tysięcy, i naszych żołnierzy, których było około 13 tysięcy, przekraczają granicę szwajcarską i tam są internowani i przebywają do końca wojny.
Szanowni Państwo, kolejnym elementem tej książki, jak już wspomniałem pewnie na wstępie, że ona jest wielowątkowa, jest właśnie los polskich żołnierzy, to co oni robili na ziemi helweckiej. Oczywiście Państwo doskonale wiecie, albo przeglądaliście książki, ich wkład był bardzo wielki w przebudowę tego państwa. Chciałbym podkreślić taką moją małą dygresję o poczwórnym szczęściu tych żołnierzy. Po pierwsze, poprzez internowanie w Szwajcarii nie trafili do niemieckiej niewoli, może nawet nie stracili życia. Po drugie, w jaki sposób mogli pomóc rodzinie, podejmując pracę na ziemi szwajcarskiej. Nawet za symbolicznego 1 franka mieli szansę stworzyć paczki, które przesyłano do rodzin polskich we Francji. Pamiętajmy, że większość żołnierzy to była pozyskana z ziemi francuskiej, ale także do okupowanej Polski. Trzecie szczęście moim zdaniem dla tych żołnierzy to możliwość zainwestowania w przyszłość. Oni dostali możliwość kształcenia się w Szwajcarii, na wyższych uczelniach, w szkole średniej, kursach zawodowych. No i czwarta rzecz, pożoga wojenna. W całej Europie trwa wojna, a tutaj w środku Europy, szanowni Państwo, w tym oku cyklonu w Szwajcarii, nasi żołnierze mają możliwość budować, tworzyć. Wokół jest zniszczenie, śmierć, a oni tutaj, szanowni Państwo, tworzą najpiękniejsze rzeczy. Oprócz infrastruktury drogowej, tak zwanych polskich dróg, oprócz użyźniania ziemi, siania żyta, zboża, zbierania plonów, tworzenia tuneli, różnej maści infrastruktury, mają także, powiedzmy sobie słowo, radość. No, w tych trudnych czasach jednak radość tworzenia. Wśród tych żołnierzy jest wielu wybitnych artystów i to oni utworzyli właśnie, o czym mówi kolejny rozdział, odnowioną formę kaplicy polskiej. Wspomnę kilka nazwisk. Jan Lewiński, znany architekt, który w Polsce był znany w okresie PRL pod nazwiskiem Marek Lejkam, współtwórca Stadionu Dziesięciolecia, tak zwanych budynków żyletkowców w Warszawie. Postać wyjątkowa. On stworzył projekt przebudowanej tej kaplicy polskiej. Wraz z nim był pan Zbigniew Bem, wybitny rzeźbiarz polski, który w książce Państwo macie możliwość podziwiania eksponatów muzealnych obecnie wykonanych przez pana Zbigniewa. Także bardzo wybitny w mojej ocenie malarz, pan Tadeusz Fuskaden. I jeszcze warto wspomnieć o panie Zygmuncie Stankiewiczu, także rzeźbiarzu. Ci ludzie, a także rzesza innych ludzi, tworzyła tą pamiątkę po naszych żołnierzach. Tak jak Tadeusz Kościuszko, który był człowiekiem uniwersalnym, także tworzył wiele rzeczy. Oni także zostawili te ślady, ten dowód tego, jak zdolni są nasi rodacy, szanowni Państwo. I te rzeczy są. Można je zobaczyć dzisiaj. Serdecznie Państwa zapraszamy do Szwajcarii albo poprzez ten album, albo nawet poprzez stronę internetową do Muzeum Kościuszki zobaczyć, poznać tą naszą historię poprzez te przedmioty. Część żołnierzy polskich po II wojnie światowej została, około 1000, tak się mniej więcej szacuje. Prawie połowa z nich wróciła wraz ze swoim generałem do Polski. Pozostali obawiali się tej Polski ludowej, pojechali na zachód. Około tych 1000 polskich żołnierzy założyło rodziny w Szwajcarii. I oni, myślę, że także pielęgnowali tą polską tożsamość. Od 1943 roku organizowane są obchody kościuszkowskie. Do chwili obecnej kształt się ich zmieniał, ale na pewno ci ludzie w tym uczestniczyli. Na koniec mojej wypowiedzi długiej chciałbym wspomnieć, że książka była też pretekstem, żeby wreszcie w formie drukowanej podziękować pokoleniom naszych rodaków i także Szwajcarów tej sztafecie pamięci, która przekazywała to całe dziedzictwo następnym młodszym pokoleniom za ich pracę, często bezinteresowną, na regułach wolontariatu. Nazwisk jest tak dużo, że myślę, że Państwo w książce sobie z przyjemnością je przeczytacie. Chciałbym tylko zwrócić na jedną osobę uwagę, na panią Adel Tatarinow-Egenschwiller, bardzo zasłużoną kobietę, Szwajcarkę, która bardzo uwielbiała Polaków, zajmowała się także pisaniem publikacji na temat Kościuszki. Ona po wojnie była członkinią Towarzystwa Kościuszkowskiego, była także kustoszem Muzeum Kościuszki, a w czasie wojny
wspierała polskich żołnierzy w Komitecie Pomocy do Uchodźców Polskich Pro Polonia. Bardzo im za to dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Skoro pan powiedział właśnie o tych polskich nazwiskach, to kilka trzeba by wymienić, bo demokratyczna Szwajcaria była miejscem emigracji wielu wybitnych Polaków. W albumie znajdziemy takie nazwiska jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Józef Ignacy Kraszewski, Karol Szymanowski, Ignacy Jan Paderewski, także ojcowie polskiej właśnie niepodległości już. Jedno nazwisko padło, także marszałek Józef Piłsudski. To ja bym teraz poprosiła prezesa Radosława Pawłowskiego o właśnie te inne przykłady Polaków działających na przestrzeni ostatnich 200 lat w Szwajcarii. Jest to niewątpliwie temat rzeka i na pewno nie jeden wykład akademicki moglibyśmy poświęcić temu tematowi. Aczkolwiek Tadeusz Kościuszko jest taką, można powiedzieć, pierwszą osobą, pierwszym Polakiem, który udał się na emigrację do Szwajcarii. Następnie takim wymienionym i był oczywiście Adam Mickiewicz, który przez lata wykładał na Uniwersytecie w Lozannie. Później był to okres wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym, po 1830 roku, kiedy to do Szwajcarii zaczęli przybywać polscy uchodźcy. Przybył między innymi wówczas Władysław Hrabia-Plater, który założył w 1870 roku Muzeum Narodowe Polskie w Rapperswilu. Wraz z nim docierali inni Polacy, również z wielkiej emigracji, powstańcy styczniowi. Dotarł również po powstaniu listopadowym do Genewy wspomniany tutaj już Norbert Patek, który wraz z Franciszkiem Czapkiem założył światowej sławy manufakturę produkującą piękne, emaliowane, często z motywami polskimi grawerowanymi zegarki. I to jest, można powiedzieć, taki pierwszy okres tej emigracji właśnie popowstańczej. Tak samo wspomniany tutaj również przez panią redaktor Józef Piłsudski, który, kto mało wie, że na przykład mieszkał w Curychu i zbierał tam fundusze na powstanie polskich legionów. Właśnie to wszystko się zaczęło w Curychu. Powstało tam Towarzystwo Polskie Zgoda, które dotowało właśnie wówczas Piłsudskiego i wspomagało go. Miał też między innymi do dyspozycji wtedy pieniądze, które znajdowały się w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu. W Rapperswilu był również Stefan Żeromski przez 4 lata, który pełnił obowiązki głównego kustosza, bibliotekarza. Adam Lewak. Ze Sztokholmu przybył tam Henryk Bukowski, wielki antykwariusz, który był bibliotekarzem królewskim. Następnie mamy okres już początek XX wieku. I wtedy tych dwóch wielkich mężów stanu, Gabriel Narutowicz, który był przez lata dziekanem Katedry Hydrologii na ETH w Curychu, następnie Ignacy Mościcki, który wykładał we Fryburgu, żołnierze internowani, ale też kobiety. Bo mało kto wie, że w miejscowości Feldbach, to jest niedaleko Rapperswilu, nad Jeziorem Curyskim, znajdowała się założona przez obecną kustosz muzeum Halinę Jastrzębowską-Kenarową wraz właśnie z sztabem generalnym 2. Dywizji Strzelców Pieszych ośrodek szkolno-wychowawczy, który skupiał Polki, które uciekły między innymi z obozów pracy z Niemiec i tam przetrwały wojnę, gdzie właśnie sztab zapewniał im naukę. Te kobiety uczyły się podstawowych przedmiotów życia gospodarczego, społecznego, żeby później mogły wrócić do Polski, tam na nowo odbudowywać ten kraj po zniszczeniach II wojny światowej. I tutaj potem jeszcze wchodzimy w ten ostatni okres tej emigracji, czyli emigrację już powojenną, gdzie wówczas do Szwajcarii przybyli znani literaci, między innymi Jerzy Stępowski, Kazimierz Wincens, jak również Polonia Genewska, która bardzo też dużo dała dla tego kraju, między innymi Konstanty Górski. I tak można powiedzieć, jak Szwajcaria długa i szeroka, prawie w każdym miejscu znajdziemy jakieś ślady polskie i też znajdziemy wybitnych przedstawicieli naszego narodu, z których naprawdę możemy być dumni. Bardzo dziękuję. No właśnie, czym dla Polaków, czym dla Szwajcarów jest Muzeum Kościuszki, Towarzystwo Kościuszkowskie? Jakie znaczenie ma dla polskiego dziedzictwa tamtejsza parafia rzymskokatolicka świętego Marcina,
W Cuchwilu, pani prezes, tam jest też przecież pomnik grobowy Tadeusza Kościuszki, pani już o tym wspominała, no i Kaplica Polska. Wokół tych wątków właśnie ta publikacja się, można powiedzieć, oscyluje wokół tych wątków, wraca do tych wątków. Tak, pani redaktor. Szanowni państwo, tutaj trzeba, trzeba sobie uzmysłowić pewną rzecz, że te cztery wymienione elementy, to znaczy muzeum, towarzystwo kościuszkowskie Cuchwil, to znaczy kaplica i pomnik grobowy Tadeusza Kościuszki, właściwie stanowią jeden element. To nie jest coś, co istnieje oddzielne. To jest jedna całość, ponieważ pracują z sobą wzajemnie i jedna nawet nie instytucja, tak nie można powiedzieć, jeden element bez drugiego nie mógłby istnieć. Właściwie to się tak zazębia, że trudno powiedzieć, że Kościuszko to jest oddzielna sprawa, a kaplica oddzielna sprawa. Nie, proszę państwa, to jest wszystko bardzo połączone wspólnie. Każde muzeum zresztą jest non-profit organizacją i placówką, dlatego ma nad sobą towarzystwo kościuszkowskie ze statutem, z zarządem i można z opiekuńczym za towarzystwem i można współpracujemy razem i można naturalnie podejmować decyzje. Natomiast jeżeli chodzi o tak samo i tak samo jak kaplica w Cuchwilu, powstała w oparciu o to, że żołnierze swoje pierwsze kroki skierowali do Kościuszki, do swojego generała, żeby mu złożyć hołd, do muzeum i do podpomnik. Bo ja tylko przypomnę króciutko, że to jest pomnik usytuowany, znaczy powstał w 1818 roku, zaraz po śmierci Kościuszki, gdzie zostały pochowane wnętrzności Kościuszki. Ponieważ w urnie pochowano go, te wnętrzności, wiadomo jak robi się mumie, to trzeba wszystko, że tak powiem, no, usunąć. I te elementy zostały pochowane w Cuchwilu. Właśnie, bo to jest trochę skomplikowane. To jest troszkę... Kościuszko został pochowany w Solurze. Część jego ciała, część jego szczątków w Cuchwilu, a serce zupełnie gdzie indziej jeszcze. A to jest zupełnie oddzielna historia i bardzo długa, ale wrócę może jeszcze, żeby dokończyć pani redaktor pytanie, jakie znaczenie ma muzeum dla Polaków w Szwajcarii. Otóż muzeum jest kawałkiem, że tak powiem, Polski. To muzeum ma bardzo, bardzo duże znaczenie dla Polaków i bardzo uczuciowe znaczenie, bardzo emocjonalne znaczenie. Dlatego, że przyjeżdżający chcą zobaczyć, że ta postać, legenda, gdzie mieszkał, gdzie żył i gdzie to było. I tutaj właśnie jak muzeum ciągle pokazuje to, ja już nie będę się powtarzać, to co już państwo mówili, że dążność do prawa człowieka, wolność, niezależność, to wszystko Kościuszko wcześniej swoim życiem i przykładem i walką pokazywał i muzeum w dalszym ciągu propaguje te, że tak powiem, wartości. Natomiast czy muzeum dla Szwajcarów jest ważne? Owszem, jest, ale troszkę inaczej, ponieważ Szwajcarzy nie podchodzą tak emocjonalnie, tak wylewnie jak Polacy, natomiast bardzo tak pragmatycznie, ale jednocześnie mają bardzo duży szacunek do postaci Tadeusza Kościuszki. Kościuszko w tamtym czasie to był polski pan. Przede wszystkim postać, która wzbudziła szacunek tamtejszej Solury, znaczy Solothurn po niemiecku, prawda? Albo Soletta po włosku, oni to mówią, czy Solur po francusku, ponieważ była to rezydencja francuskich ambasadorów. I Kościuszko dawał, że tak powiem, to się mówi almozę, czyli
dawał pieniążki biedakom, którzy żebrali na ulicach. Był bardzo zawsze miły, sympatyczny dla ludzi, pomagał i wzbudził sobie tym szacunek. Nawet panie, że tak powiem, Solotur wyhaftowały przepiękny bukiet kwiatów dla Kościuszki. Można go zobaczyć w albumie. Można go zobaczyć, tak. No i, a dla Szwajcarów jeszcze, żeby nie zejść za bardzo z tematu, muzeum również i postać Tadeusza Kościuszki przypomina ich drogę do wolności. Od 1291 roku walczyli o niepodległość, pierwsze trzy kantony, później następne, i mieli swojego narodowego bohatera, legendę, i oni go utożsamiają z Kościuszką, to był Wilhelm Tell. Proszę Państwa, restauracje, drogi, tak jak Kościuszki znane są, Tell, restaurant, czy Bajt, czy jakieś inne. Dlatego oni to są troszkę jak gdyby pokrewne postacie, ta walka o niepodległość. I dlatego oni też szanują i nie tylko muzeum założyli, zresztą muzeum należy też do, że tak powiem, towarzystwa muzeów w kantonie Solothurn, nie tylko jedno kościuszkowskie, ale jest ich bardzo dużo. I jest znane, może współczesnej, trudno mi powiedzieć, czy wszyscy konkretnie znają, ale pozwalają Szwajcarzy, żeby muzeum się rozwijało. I w tym momencie, to jest taka bardzo fajna ciekawostka, że w 2018 roku udało nam się dołączyć do muzeum, do trzech pokoi muzeum, tej brakującą część muzealną, mianowicie gabinet kościuszkowski. Zwolnił się, właśnie zamieszkały przez osobę prywatną i dołączyliśmy, i cudem, jakim cudem, naturalnie dzięki pomocy polskiej firmie Solbet, która się zainteresowała, podpisała z nami umowę na opłaty roczne utrzymania tej części, i w tej chwili muzeum, no naturalnie, że Szwajcarzy wyrazili zgodę, naturalnie w tej chwili muzeum mieści się na pierwszym piętrze i wygląda, ma taką powierzchnię jak za życia Kościuszki. Także, a parafia rzymskokatolicka w Cuchwilu też bardzo jest dumna, że coś się ciągle dzieje, że co roku są uroczystości, że tyle ważnych osobistości tam przyjeżdża. Ten tak zwany kurier, gazeta cuchwilska zawsze o tym mówi, czy inne gazety. Także oni też dbają o zachowanie, i to właśnie Szwajcarzy, o to, żeby te polskie ślady nie zginęły, żeby zostały zachowane, żeby nie zostały zniszczone. I za to im serdecznie dziękujemy. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni oczywiście. Zanim oddam głos jeszcze raz panu Pawłowi, żeby zapytać, jak to współpraca przebiegła z perspektywy Instytutu Pamięci Narodowej, bo już wiemy, tutaj pani prezes wyjaśniła, jak to było ze strony właśnie Muzeum Kościuszki, to jeszcze chciałam zapytać pana Tomasza Stępowskiego, autora albumu Polskie Drogi przez Szwajcarię, na chwilę o tej publikacji, bo można powiedzieć, że ona taki grunt przygotowała kilka lat temu, bo także przecież Instytut Pamięci Narodowej od lat promuje tę historię drugiej dywizji strzelców piechoty, i ten album jest tego przykładem. Tak, oczywiście Instytut Pamięci Narodowej współpracuje z wieloma instytucjami polonijnymi, także tymi w Szwajcarii, i takim celem pierwszym, który przyświecał pracom nad tym albumem, było to, aby uhonorować i przypomnieć historię żołnierzy drugiej dywizji strzelców pieszych. Przypomnieć, ale nie tylko przypomnieć w Polsce i Polakom, ale przypomnieć także Szwajcarom, dlatego że jest to nasza wspólna spuścizna. I dlatego tam ten album, tak jak ta książka, był przygotowany w dwóch wersjach językowych. Powstała także jednocześnie wystawa, która mogła być pokazywana. I ta wystawa znowu była pokazywana najpierw w Szwajcarii. I to nie tylko w jednym miejscu. Jeździła nawet po mniejszych ośrodkach, tak że wiele osób mogło się z nią zapoznać. Ale był także drugi powód. Drugim powodem było to, żeby pokazać, jak ważną funkcję pełnią właśnie polskie instytucje polonijne. Jak ważne są cały czas, także współcześnie.
To jest oczywiście zasługa Muzeum Kościuszkowskiego, o którym mówimy dzisiaj, ale także Muzeum Polskiego w Rapperswilu, z którego zasobu korzystaliśmy, przygotowując właśnie ten wcześniejszy album. I ta współpraca była ważna także dlatego, że pozwoliła zauważyć, że zarówno społeczeństwo polskie, jak i właśnie szwajcarskie było zaangażowane w utrzymywanie tej pamięci. Szczególnym tego świadectwem jest to, że ten zasób, który zgromadziło Muzeum Polskie, pochodził właśnie w dużym stopniu z darów Szwajcarów. Dlatego, że spuścizna fotograficzna, wszystkie akta II Dywizji Strzelców Polski, pieszych, znajdują się obecnie w Centralnym Archiwum Wojskowym. Natomiast to, z czego my korzystaliśmy, to są albumy przekazane przez osoby prywatne, zarówno Polaków, jak i Szwajcarów. Otóż okazało się, że polscy żołnierze, którzy przebywali w okresie wojny w Szwajcarii, aby uhonorować, podziękować wielu szwajcarskim osobom czy urzędnikom, z którymi współpracowali, którzy okazali im jakąś życzliwość, przygotowali i przekazywali im pamiątkowe albumy. Kilkadziesiąt lat później te albumy potomkowie tych ludzi przekazali z powrotem do Muzeum Polskiego i właśnie dzięki temu my wspólnie, IPN oraz Muzeum Polskie w Rapperswilu, mogliśmy przygotować ten album i ponownie pokazać szerszemu gronu te zdjęcia, zarówno tutaj w Polsce, jak i w Szwajcarii. Wreszcie takim trzecim powodem, dla którego zrobiliśmy ten album i tę wystawę, było przypomnienie przyjaźni polsko-szwajcarskiej i to, że nawet w tak trudnych warunkach jak wojna można wspólnie wypracować jakąś metodę działania, która z jednej strony pozwoli Polakom internowanym przecież w państwie neutralnym kontynuować w innej formie walkę o polskość, dlatego że proszę pamiętać o tym, że Polacy byli internowani, wykonywali tam takie prace jak budowa tej infrastruktury, o której mówiliśmy, ale jednocześnie cały czas trwały szkolenia wojskowe. Cały czas pamiętano o tym, że może nadejść moment, kiedy polskie oddziały, które były tam przecież w zwartej grupie, mogą być skierowane do walki albo w Polsce, albo jeżeli zajdzie taka konieczność, a było to wówczas realne niebezpieczeństwo i Niemcy zaatakują Szwajcarię, mogą walczyć razem u boku ze Szwajcarami w obronie Szwajcarii. Bardzo dziękujemy. Jak się okazało, temat wciąż niewyczerpany, czego dowodem jest ten kolejny album, o którym dzisiaj rozmawiamy i z którego bardzo się cieszymy. Panie Pawle, to jak to wyglądało z perspektywy Instytutu Pamięci Narodowej? Bo troje autorów reprezentujących różne instytucje, wiele tych śladów polskich w Szwajcarii, jakie jeszcze cele przyświecały? Przede wszystkim, tak jak wspomniał już mój kolega Tomasz Stępowski, ideą Instytutu Pamięci Narodowej bardzo piękną jest wspieranie tych polskich ośrodków polskiej kultury za granicami, tych latarni świecących polskim światłem, przyciągającym rodaków i osoby zagraniczne, żeby zachęcić, poznać naszą historię, naszą kulturę. Współpracowaliśmy już, jak wspomniała pani Teresa Ackerman, od 2019 roku. Założeniem było, żeby stworzyć album, który będzie powszechnie dostępny i będzie zrozumiały dla przeciętnego czytelnika, bogato ilustrowany. I stąd podjęliśmy pracę po zdigitalizowaniu zasobów użyczonych nam przez Muzeum Kościuszki nad naszą książką. Ona powstawała od stycznia w zasadzie do początku października 2022 roku. Pierwsze egzemplarze zostały wydrukowane i były na promocji 16 października, oczywiście, gdzie w Muzeum Kościuszki w Solurze. Szanowni Państwo, założenia książki były takie, że ona właśnie ma być przede wszystkim dostępna także dla mieszkańców Szwajcarii. Będąc na promocji naszej książki w Szwajcarii, z kolegą Tomaszem wpadliśmy w szał poznawczy i zwiedziliśmy
odwiedziliśmy wszystkie okoliczne księgarnie, drodzy Państwo, w Solurze. Jest bardzo dużo książek, podręczników, przewodników o Solurze okolicy. Przejrzałem je wszystkie wnikliwie, przynajmniej w czterech księgarniach. Czułem niedosyt, że ten wątek polski z naszej perspektywy tak mocny, prawda, że tam symbolicznie był zaznaczony. Jakże się cieszę, że mój Instytut Pamięci Narodowej stworzył taką książkę, którą pani Teresa Ackermann już teraz rozesłała po wszystkich placówkach w regionie, w kantorze Solury. Jest w Centralnej Bibliotece Solury, jest w Archiwum Państwowym. Wszystkie instytucje, myślę, że dalej pisząc, kształtując historię swojego regionu, powinny sięgnąć po naszą publikację dwujęzyczną, niemieckojęzyczną, że też będą mogli ją zrozumieć. Jest napisana także takim językiem, że uniwersalnym, bo niekoniecznie nasza historia, jest łatwy sposób do przekazania osobie z innego kręgu kulturowego. Pani redaktor wspomniała o autorach. Tak, szanowni Państwo, na okładce są trzy nazwiska, ale muszę wspomnieć, drodzy Państwo, o pozostałych członkach naszego zespołu. To była praca zespołowa. Pozwolę sobie wspomnieć o profesorze Zbigniewie Wawrze, który w ubiegłym roku poświęcił czas, fragment swojego czasu na to, żeby sporządzić dla nas porządną, bardzo szeroką recenzję tej książki. Ze szczegółowymi adnotacjami, uwagami. Staraliśmy się większość z tych uwag zawrzeć, mając świadomość, że nie możemy tylko poświęcić książki, bo pan profesor skupił się przede wszystkim na żołnierzach 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Bardzo mu jesteśmy wdzięczni za tą jego włożoną pracę. Chciałbym też dodać, że zasługujemy wiele drugiemu naszemu recenzentowi wewnętrznemu, panu doktorowi Przemysławowi Benkenowi z Biura Badań Historycznych Oddziału Szczecińskiego. Oprócz swojej wiedzy merytorycznej, pan doktor świetnie nam kibicował, pobudzał nas, mówił, że ta książka jest warta wydania, że ona jest wyjątkowa. Utwierdzał nas w przekonaniu, że to ma sens. Chciałbym też wspomnieć o naszej koleżance, pani Irenie Siwińskiej, obecnej dzisiaj na sali, która przeprowadziła redakcję tekstu. Ta książka jest w języku polskim zrozumiała, łatwo się ją czyta, za co bardzo ci, Ireno, dziękujemy. Także tłumaczeniem zajmowała się pani Anna Jus, która świetnie dokonała przekładu na język niemiecki. Tutaj zdradzę Państwu naszą kuchnię, że oczywiście ten tekst niemiecki potem za sprawą pani Teresy Ackermann był przez środowisko w Solurze analizowany, bo no, chociażby regionalizmy, prawda, mogą być specyficzne dla danej kultury w tym regionie. I tam pan Patrick Borer przede wszystkim włożył swoje serce w tą publikację. Oprócz recenzentów muszę wspomnieć, na pewno Państwo znacie pana doktora Jana Konopkę, wybitnego specjalistę od historii Kościuszki, człowieka zasłużonego dla wielu ośrodków kulturalnych, historycznych, kulturalnych w Szwajcarii, w tym także związanego z Muzeum, sercem związanego z Muzeum Kościuszki. I drodzy Państwo, szata graficzna. Staraliśmy się zrobić album, żeby był on przede wszystkim ciekawy dla oka. Wykorzystaliśmy zdjęcia przede wszystkim z Muzeum Kościuszki, bo jak wspomniałem, ideą Instytutu Pamięci Narodowej wspierać, promować polskie placówki za granicami naszego kraju. I w większości, w znacznej części są tu zdjęcia Muzeum Kościuszki. Jest partia zdjęć, która jest niepowtarzalna. Nigdy wcześniej, drodzy Państwo, nie były publikowane. Oczywiście wspieraliśmy się też zbiorami Wojskowego Biura Historycznego, a także Centralnej Biblioteki w Solurze, Archiwum Państwowego w Solurze i parafii rzymskokatolickiej świętego Marcina w Złochwilu, w której znajduje się na jej terenie właśnie pomnik grobowy Kościuszki. Szatą graficzną zajęli się wspaniali Państwo, pani Teresa Błachut-Biegańska i Piotr Suwiński, którzy niejednokrotnie już zajmowali się projektami graficznymi wyznaczonymi dla Instytutu Pamięci Narodowej. Na koniec wspomnę jeszcze tylko o zdjęciach. Oprócz zdjęć archiwalnych, szanowni Państwo, są w mojej ocenie przepiękne fotografie współczesne, wykonane przede wszystkim przez Szwajcara, pana Karla Heinza Scholza. Oprócz niego są także tam fotografie pana Jerzego Miłosza oraz pani Teresy Ackermann. Mam nadzieję, że włożyliśmy wiele serca w ten album. Liczymy na to, że
właśnie w tych księgarniach szwajcarskich, także w tym dziale z regionalnymi przewodnikami znajdzie się nasza książka, albo przynajmniej nawiązanie do niej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Też mamy oczywiście taką nadzieję, bo jak już usłyszeliśmy tutaj te miejsca, które album pokazuje, o których opowiada, są bardzo ważne nie tylko dla Polaków, ale także dla społeczności szwajcarskiej, o czym świadczą także obchody właśnie kościuszkowskie. Już pani prezes tutaj nieco wspomniała o tym. Chciałabym także pana prezesa Radosława Pawłowskiego o to zapytać, bo chyba w czasie PRL-u one były szczególnie ważne dla Polonii, dla patriotów. Obchody były ważne i do tej pory są ważne, aczkolwiek w okresie PRL-u, kiedy to de facto muzeum nie utrzymywało ścisłych stosunków z ambasadą polską w Bernie, z wiadomych względów oczywiście, te obchody były zawsze ważne i tylko nie skupiały się do dnia śmierci naczelnika w październiku, ale również były takim motywem spiritus movens innych uroczystości, które w okresie PRL-u nie mogły być obchodzone, o czym to już tu kolega Paweł mówił, czyli w dniu 3 maja, 11 listopada, kiedy to właśnie Polacy spotykali się w Solurze, następnie w Cuchwilu, gdzie też już po roku 1966, po założeniu polskiej misji katolickiej, do którego założenia przyczynił się jeszcze, tutaj też warto podkreślić, wybitny teolog i logik ojciec Maria Innocenty Bocheński z Fryburga. Właśnie te obchody nabrały większej takiego, można powiedzieć, stały się szersze i przyciągały tą Polonię, tą emigrację, bo to trudno nazwać Polonią, emigrację właśnie, która przybyła do Szwajcarii, czy to po okresie marca 68, czy już w tym okresie właśnie solidarnościowym. I oni właśnie wszyscy się spotykali w Cuchwilu. Tam też odbywała się msza święta odprawiana przez polskiego kapłana, a następnie udawali się do muzeum w Solurze. Warto też nadmienić, że właśnie w okresie PRL-u muzeum w Solurze odwiedziło bardzo wielu znakomitych Polaków, nie tylko mieszkających w Szwajcarii. Między innymi kardynał, arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, który złożył wpis pamiątkowy w 1970 roku. W 1960 roku do muzeum w Solurze przybył generał Anders z okazji 20. rocznicy internowania polskich żołnierzy z 2. Dywizji Strzelców Pieszych. Naprawdę te księgi pamiątkowe z tego okresu są bardzo bogate i też mówią nam o przeszłości. Bardzo dziękuję. Wspominaliśmy też o wystawie. Pan naczelnik Tomasz Sępowski o tym mówił. Właśnie o to chcę zapytać, jaki był odbiór wśród tych żyjących żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych, a także ich rodzin, ich potomków. Jak zainteresować historią, żeby kolejne pokolenia chciały o niej wiedzieć? Myślę, że w gronie osób, które były albo same uczestniczyły w działaniach 2. Dywizji Strzelców Pieszych, albo były rodzinnie związane, ten odbiór był bardzo pozytywny. Ja może tylko powiem, że w 2016 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej odbył się koncert poświęcony pamięci tych żołnierzy i tam na tym koncercie właśnie pan Zygmunt Brugger-Kettling ten album rekomendował jako coś pozytywnego. Natomiast zaczęły też spływać do nas telefony i maile od osób, które rozpoznały tam członków swoich rodzin właśnie, czy ojców, czy dziadków. I było to dla nich na tyle wzruszające, że postanowiły także przekazać pamiątki po nich do Instytutu Pamięci Narodowej. Dzięki temu zasób Instytutu Pamięci Narodowej wzbogacił się o kilka albumów fotograficznych pokazujących losy właśnie tych żołnierzy. Myślę, że to świadczy także o jednym, jak ważne jest właśnie przypominanie o tej spuściźnie, o tym, że nie jest to coś, o czym można zapomnieć, nie jest to coś, co można uznać za opisane raz na zawsze. Jest to praca, do której trzeba ciągle wracać po to, żeby przypominać ciągle nowym pokoleniom. I jak się okazuje,
To działa. Jeżeli się dotrze do ludzi z tą informacją, oni bardzo często reagują na to i choćby w ten sposób, że odszukują we własnej pamięci, we własnych zasobach świadectwa tego losu swoich przodków. A żeby odszukać pamięci, to najlepiej to zobaczyć, dotknąć, obejrzeć. I właśnie o te artefakty, o te pamiątki chcę jeszcze zapytać, bo tutaj pan Paweł mówił, jakie zdjęcia znalazły się w albumie, ile ich jest, z jakich czasów, ale jeszcze panią prezes chciałabym zapytać, czy oprócz Muzeum Kościuszki i tamtych pamiątek i artefaktów, jakieś jeszcze instytucje, muzeum udostępniały swoje zbiory i tak naprawdę ile tych pamiątek jest nie tylko w Co Chwilu czy Solurze, ale w ogóle w Szwajcarii, po Polakach? Myślę, że tych pamiątek jest znacznie więcej, niż my wiemy i mówimy. Ponieważ na przykład muzeum posiada księgi gości. Była taka w dawnych czasach, 1800, pierwsza księga datuje się z roku 1832. I to była księga wyłożona w takiej restauracji. To się nazywa bajc, taka, nazwijmy, lokalna knajpa. Ale taka elegancka. I wyłożone były księgi kondolencyjne dotyczące Kościuszki. Ale te księgi kondolencyjne, najpierw na początku jest kilka nazwisk, a później przerodziły się jakimś cudem automatycznie w księgi gości. I w tych księgach można prześledzić rzeczywiście bardzo ciekawe wpisy ludzi z całego świata. W różnych językach, nawet wiersze, rysunki, więc pokazują, kto przebywał w Szwajcarii i jak szanowali nie tylko Kościuszkę, ale gościnność szwajcarską. I rzeczywiście jest to przegląd całej epoki. Do dnia dzisiejszego prowadzimy te księgi gości. To nie znaczy, że każdy musi się wpisać, prawda? Ale no, bardzo zachęcamy, żeby osoby odwiedzające muzeum, Co Chwil i inne pamiątki po prostu się wpisały, żebyśmy mogli wiedzieć, kto u nas był, co i jak. Z innych pamiątek, oprócz księg gości naturalnie, są dokumenty, są plany, są szkice, to co w muzeum mamy i inne pamiątki w okolicy, w samym kantonie Solury, niedaleko 6 kilometrów w parafii rzymskokatolickiej w kościele. Jeden z naszych wspaniałych artystów zrobił, jak to Państwo wiedzą, w kościele jest taki średni ołtarz i na ścianie za ołtarzem zrobiony jest czarny Chrystus, ale to jest mozaika zrobiona z kilku tysięcy kamyczków, wisząca na ścianie takiej dużej, wygląda przepięknie. I właśnie zrobił to Polak, który wykonał tę pracę. I to jeszcze pamiętają starzy Szwajcarzy, że jedna pani mi opowiadała, że wie pani, ja to się tak przyglądałam, tak jako młode dziecko wtedy. Mówi, i nie miałam odwagi podejść do tego artysty. I była taka dumna, że do tej pory na ścianie wisi ten przepiękny obraz, mówią na to czarnego Chrystusa, bo to były czarne kamyczki, żeby można było zobaczyć z daleka. Z kolei jest jeszcze na przykład moja ulubiona studnia w Szwajcarii, jakieś 30 parę kilometrów od Solury, została wykonana z kamienia, ale to nie jest taka studnia, jak my w Polsce znamy, to jest pomnik przepiękny, gdzie polski żołnierz klęczy przy takiej studni i szwajcarska dziewczyna, młoda dziewczyna z pięknym warkoczem podaje mu w dzbanie do ust wodę. Czyli to jest taki symbol Polski i Szwajcarii. No, przy szkole stoi i tam w języku niemieckim też młodzież z tej szkoły może, jest tam wspomniane polskie nazwiska. No, można by tu opowiadać dalej i dalej. Czy jakieś pytania do twórców albumu, bo to jest jeszcze, mamy jeszcze chwilę czasu.
Dobry wieczór. To nie będą pytania, ale raczej postulaty praktyczne. I to postulat dziennikarza francuskojęzycznego najpierw. Bo cieszę się bardzo, że to album jest dwujęzyczny, ale ja bym się cieszył jeszcze bardziej, gdyby był trzyjęzyczny. Wymagania rosną. Najpierw dlatego, że skądinąd Polacy tworzyli, działali, byli obecni w części również Szwajcarii Romańskiej, to bardzo od Mickiewicza, oczywiście w Zolzanie, aż do właśnie tych wspaniałych żołnierzy. I dalej. No i zresztą prasa szwajcarska również bardzo zainteresowała się tą sprawą wspaniałą tych żołnierzy polskich podczas wojny w Szwajcarii, na przykład La Liberté, najstarsza gazeta w Szwajcarii, może jedna z najstarszych w Europie, bardzo dobra, bardzo dużo napisała na ten temat i pisze do dziś. Więc ponieważ ja byłem również w swojej karierze nie tylko korespondentem gazet, radia, telewizji francuskich, ale jak się okazuje również radia Suisse Romande z Lausanne, tym bardziej to się interesuje tym i pytanie, czy można mieć nadzieję, że trzecie wydanie tego pięknego i tak ważnego albumu będzie również trzyjęzyczne i będzie również po francusku. I drugie postulat od razu. Pamiętam, że 15, bodajże więcej, może 20 lat temu, ambasada szwajcarska w Warszawie zorganizowała cudowną wystawę na temat właśnie tego pobytu żołnierzy drugiej dywizji, żołnierzy polscy drugiej dywizji w Szwajcarii. To był absolutnie fantastyczny, wzruszający, bardzo ważny. I teraz pytanie, postulat może do pana chargé d'affaires ambasady Szwajcarii, aby wznowić tą wystawę. Wiem, że tutaj jest sojusz IPN-u, który bardzo ściśle się interesuje tą piękną historią. To jest moim zdaniem konieczne. Tym bardziej, że dzisiaj jest w Polsce atmosfera bardziej sprzyjająca, powiedzmy, o przypomnieniu patriotyzmu tych żołnierzy i tym, co robili tutaj Szwajcarii. Ale poniekąd to nie jest tylko sprawa historii Polski czy historii Szwajcarii, ale to jest część naprawdę historii całej Europy. Więc postulat, żeby wznowić taką wystawę. To ja pozwolę sobie odpowiedzieć na część pierwszą pana pytania. W ogóle bardzo dziękujemy za dzisiejszą obecność i za te wspaniałe pytania. W przypadku Instytutu Pamięci Narodowej szczęśliwie się składa, że jest z nami pani dyrektor wydawnictwa IPN, a także jest pan prezes. Myślę, że pana propozycję przekażę i będziemy rozmawiali na ten temat. Wydajmy bardzo wiele publikacji, bardzo dużo publikacji francuskojęzycznych. Zakres nasz historyczny, tematyczny jest wielki. Myślę, że spojrzymy także na tą publikację, żeby spróbować ją wydać w języku francuskim, bo także część Szwajcarów posługuje się językiem francuskim. Na drugą część pytania to myślę, że odpowie ktoś inny. If I I'll respond in English, I could respond in French, but you'll have to translate. No, thank you very much for the excellent suggestion. I mean, you're actually, we're speaking out of my heart as well. And I do have some ideas, but they're still secret, so I cannot share them. But I will certainly use the opportunity after this event to speak with some people informally. Mm-hmm. So that's as much as I can say. But thank you very much. Very good suggestion. Thank you. Pozwolę sobie odpowiedzieć w języku angielskim. Mógłbym po francusku, ale wówczas nie byłoby tłumaczenia.
Bardzo dziękuję za tak wartościową sugestię. Ona jak najbardziej współgra z tym, co sam sobie zamyśliłem. Nie chcę tu zdradzać jeszcze pewnych nieoficjalnych pomysłów, które mam na razie u siebie w głowie i w sercu. Natomiast na pewno skorzystam z tej podpowiedzi i w na razie nieformalnych rozmowach będę starał się jak najbardziej wypromować tę ideę przywrócenia ponownie tej wystawy. Dziękuję. Szanowni Państwo, czas naszego spotkania dobiega nieubłaganie końca. Autorzy są z nami, być może jakieś autografy, podpisy można jeszcze zdobyć. Zapraszamy na poczęstunek i bardzo dziękujemy za uczestnictwo w promocji tego albumu. Dziękujemy.